Wrzesień to jak co roku początek szkoły i początek problemów z dojazdami. Uczniów do szkół oczywiście, ale nie tylko. Wykluczenie transportowe Anno Domini 2021 nie zmniejsza się, a pogłębia, przynajmniej w Polsce. O tym, dlaczego dotychczasowe doraźne sposoby walki z wykluczeniem transportowym na wsi i w małych miejscowościach przestały działać, o tym w dzisiejszym odcinku. Bartosz Jakubowski, Węzeł Przesiadkowy, zaczynamy. Mimo że uczniowie wrócili do szkół, a pandemia nie uderza tak mocno w nas jak w ubiegłym roku, to jednak niestety kryzys na rynku lokalnych przewozów autobusowych wciąż się pogłębia. Tylko we wrześniu likwidację kursów przeprowadzili chociażby tacy przewoźnicy jak Transpol z Jawora, czyli dawny PKS Legnica, który co prawda już od dawna borykał się z problemami, ale jednak jeszcze jakoś funkcjonował, natomiast z 1 września zakończył działalność całkowicie. Również PKS Bolesławiec, który teoretycznie biorąc dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, ale niestety tylko w powiecie bolesławieckim, skasował kilkanaście kursów w okolicach Lwówka Śląskiego, ale również popołudniowe kursy z Jeleniej Góry do Bolesławca. Również zdawać by się mogło wieczny przewoźnik na linii Karczew-Otwock-Warszawa, czyli minibus, który już wiosną zamknął linię BIS, czyli tą, która kursuje tak zwaną drogą nadwiślańską z Karczewa do Warszawy, zapowiada, że być może już w październiku albo w listopadzie całkowicie wycofa się z trasy Karczew-Otwock-Warszawa. I co jeszcze ważne i co jest jakby przyczynkiem do tego, że ten odcinek powstał akurat na ten temat, to fakt, że 31 sierpnia, w zasadzie w godzinach popołudniowych dopiero, PKS Nowa, czyli dawny PKS Suwałki, ogłosił, że kasuje większość kursów, a w zasadzie wszystkie kursy, na które nie ma zapewnionego dofinansowania w powiecie oleckim. Co to oznacza? Oznaczało to, że uczniowie, którzy do tej pory korzystali z tej rachitycznej oferty autobusów w powiecie oleckim, próbując dojechać do szkoły i wrócić z niej, bo na nic więcej tak naprawdę ta oferta nie pozwalała, w ostatniej chwili zostali bez jakichkolwiek przewozów autobusowych. I tak by prawdopodobnie było. Natomiast na całe szczęście od zeszłego roku powiat olecki razem z gminami z tego powiatu zajął się organizacją takiego transportu publicznego. No oczywiście nie jest on może idealny i o tym może za chwilę. Natomiast z pewnością nie jest tak, że cały powiat został pozbawiony transportu publicznego. Natomiast niewątpliwie ta niepewność przez chwilę była. O szczegółach tego, jak to wyglądało, możecie przeczytać w zacytowanym artykule. Link zostawiam w opisie odcinka. Natomiast to, co wspomniałem, ta sieć komunikacyjna uruchomiona przez powiat, po pierwsze została uruchomiona w ostatniej chwili, co akurat nie może dziwić i bardzo dobrze, że powiat zareagował w ostatniej chwili, w ogóle dobrze, że zareagował. Natomiast no niestety chwilowo rozkładów tego systemu transportowego nie można znaleźć absolutnie nigdzie poza facebookowym profilem Marcina Gromadzkiego, który oczywiście bardzo dobrze, że je publikuje. Natomiast tych rozkładów nie znajdziemy ani w popularnych serwisach sprzedających bilety informujących o rozkładzie jazdy autobusów, ani nie znajdziemy ich na stronie organizatora, czyli powiatu oleckiego, ani nie znajdziemy ich nawet na stronie operatora, czyli firmy Faster. Więc tak naprawdę trudno powiedzieć, gdzie te rozkłady są poza przystankami i kto dowie się o tym, że taka komunikacja w ogóle funkcjonuje. No ale zadajmy sobie pytanie, dlaczego znowu, mimo tego, że szkoły przecież wróciły do pracy w trybie stacjonarnym, uczniowie szkół średnich mają problemy z dojazdem do nich? Jeżeli śledzicie temat wykluczenia transportowego, słuchaliście poprzednich odcinków, to zapewne wiecie, w jaki sposób funkcjonuje jeszcze, tam gdzie on jest, transport autobusowy lokalny w małych miejscowościach, na wsiach, tak zwanej Polsce powiatowej. W większości są to już tylko kursy z literką S, czyli kursujące w dni nauki szkolnej, i część z nich są to tak zwane otwarte gimbusy, czyli przewozy szkolne, do których dopuszczono możliwość wsiadania innych pasażerów. Oprócz nich często kursowały też po prostu kursy komercyjne, kursujące wyłącznie w dni nauki szkolnej, bo tylko wtedy byli pasażerowie, którzy kupowali bilety okresowe, do których oczywiście przewoźnik mógł otrzymać dopłaty do tych ulg.
Ale skupmy się na tych przewozach szkolnych otwartych. W wielu miejscach dowożą one uczniów do szkół podstawowych, bo do tego zobowiązane są gminy. Natomiast przy okazji pełnią też rolę takiej ostatniej deski ratunku, jeżeli chodzi o dojazd do szkół średnich, ponieważ często jest tak, że oprócz tych otwartych gimbusów nie kursuje absolutnie nic. I co do zasady, w wielu przypadkach otwieranie tych przewozów szkolnych jest dobrym rozwiązaniem. Warto to robić, jeżeli nie mamy nic innego, co tam kursuje, choćby właśnie po to, żeby tą resztkę oferty utrzymać. No, oczywiście nie jest to rozwiązanie systemowe. Gorzej jest, kiedy te przewozy szkolne, które funkcjonują tak naprawdę tylko w jednym celu, żeby dowieźć uczniów do szkół podstawowych, są całą ofertą, która funkcjonuje w danym powiecie, w danej gminie, i wtedy pojawia się problem. Jaki problem? Już mówię. Przykładem takiego problemu, który w ten sposób się pojawia i jest efektem tej zapaści na rynku transportowym, jest to, co aktualnie dzieje się w gminie Gołdap, niedaleko Olecka, o którym mówiłem wcześniej. Gmina Gołdap rok temu ogłosiła przetarg na 3-letnie dowozy uczniów do szkół w formie wykupu biletów miesięcznych w autobusach ogólnodostępnych, czyli właśnie w otwartych gimbusach. Czasem w takich przetargach trudno zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi, ale tutaj gmina napisała jasno, co chciałaby otrzymać, więc pisze tak. W ramach linii komunikacyjnych i kursów, według rozkładów utworzonych na podstawie niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poza niniejszym zleceniem, wykonawca może świadczyć odpłatnie usługi transportowe na rzecz innych osób, m.in. mieszkańców gminy, w ramach opłat biletowych, zastrzeżeniem, iż musi przede wszystkim zapewnić miejsce siedzące dzieciom, uczniom w autobusie. No i zdawać by się mogło, że to jest dobre rozwiązanie, a w specyfikacji istotnych warunków zamówienia znajdziemy również wymagania w zakresie zatrudnienia co najmniej 4 kierowców na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Mimo że autobusy szkolne dojeżdżają tylko wcześniej rano i po południu. No cóż, niestety mimo tego wspaniałego zapisu o tym, że inni niż uczniowie dowożeni w ramach ustawowego obowiązku mogą korzystać z autobusów, to PKS Nowa, który jest wykonawcą tego zamówienia, nie chce sprzedawać biletów miesięcznych uczniom szkół ponadpodstawowych na te kursy, tłumacząc się brakiem miejsc, a gmina Gołdap ma to gdzieś. Bo jak sama pisze na swojej stronie, ponieważ pojawiają się sygnały od naszych mieszkańców, że brakuje miejsc w autobusach i PKS Nowa SA odmawia sprzedaży biletów miesięcznych m.in. uczniom szkół ponadpodstawowych z uwagi na brak miejsc, informujemy, iż Urząd Miejski w Gołdapi nie ma wpływu na organizację transportu uczniów do szkół ponadpodstawowych. Umywamy rączki, otrzepujemy i jesteśmy czyści. Drugi problem to zbyt wczesne godziny kursów powrotnych dla uczniów szkół średnich, dostosowany przecież do planu lekcji szkół podstawowych, bo po to te autobusy jeżdżą, a nie po to, żeby zapewnić komuś mobilność i transport, tylko po to, żeby zrealizować ustawowy obowiązek. O szczegółach możecie przeczytać w liście sołtysa sołectwa Babki, nie mylić z miejscowością Babki Oleckie, bo to są dwie różne miejscowości. Link w opisie odcinka oczywiście. Podobny problem jest w Głogowie. Tam co prawda nie ma mowy o zamawianiu kursów przez gminę, natomiast jedyne kursy, które obsługują dowozy do szkół średnich, obsługiwane są przez prywatnego przewodnika Intertrans i z powodu braku miejsc w tych nielicznych kursach, które jeszcze pozostały w jego ofercie, do Głogowa, Sprzemkowa, Gaworzyc i Leszkowic nie można kupić biletów okresowych, przynajmniej nie można było przez pierwsze dni września. Teraz co prawda przewodnik dorzucił 3 poranne kursy tylko dla posiadaczy biletów miesięcznych, ale na linii do Gaworzyc nadal nie można tych biletów miesięcznych kupić, więc mamy impas. I tak jak wspomniałem, Intertrans jest oczywiście prywatnym przewodnikiem, nawet nie samorządowym, tak jak PKS Nowa, który też przecież robi co chce, ale przewozy nie są organizowane ani przez powiat, ani przez gminę, więc tak naprawdę uczniowie znowu są na łasce tego, czy prywatnemu przewoźnikowi opłaca się uruchomić te kursy. Najpoważniejszy problem jednak, jeszcze poważniejszy od tego, co mamy w Gołdapi, od tego, co mamy w Głogowie, jest w Bystrzycy Kłodzkiej. Tam, co ciekawe, doszło nawet do małej demonstracji, głównie kobiet z okolicznych miejscowości, przeciwko wykluczeniu transportowemu, które dotyczy ich i ich nastoletnich dzieci. Dzisiaj wieś, która liczy ponad 200 domów, ciągnie się w obrębie kilku kilometrów,
nie ma żadnego połączenia, jest odcięta od świata, jak w Ugandzie. Jestem mamą dziecka, który chodzi teraz do drugiej klasy liceum ogólnokształcącego i nie ma czym dojechać. To jest po prostu totalna porażka. Poniatów odizolowany od świata. Ponikwa nie ma autobusów. Wyszki nie mają autobusów. Spalona. To są lasówka. Stara Łomnica. Bystrzycy Kłodzki gmina również rozpisała przetarg na przewozy szkolne, choć nie jest on tak jasny jak ten w Gołdapi. Trudno stwierdzić, czy przewoźnik powinien sprzedawać bilety okresowe, czy nie musi tego robić. No, oba rozwiązania teoretycznie są możliwe, posłuchajcie. W ramach linii komunikacyjnych i kursów według rozkładów utworzonych według niniejszej specyfikacji, poza niniejszym zleceniem, wykonawca może świadczyć odpłatne usługi transportowe na rzecz innych pasażerów w ramach opłat biletowych, z zastrzeżeniem, iż musi przede wszystkim zapewnić transport z uczniom i dzieciom w ramach zawartej umowy. No i w przeciwieństwie do PKS Nowa, którego rozkłady choć ubogie i dopasowane wyłącznie do uczniów szkół podstawowych, no jednak są publicznie dostępne, no to operator przewozów szkolnych w gminie Bystrzyca Kłodzka, kłodzki przewoźnik działający pod marką Ricardo, który obsługuje komunikację zastępczą za pociągi i tu i ówdzie dowozi uczniów do szkół, jeszcze poza tym, że wozi uczniów w gminie Bystrzyca Kłodzka, nie publikuje nigdzie tych rozkładów. Trasy autobusów można natomiast ustalić za podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia tego przetargu na obsługę przewozów szkolnych. I są to trasy nie tylko obejmujące dojazd do samych szkół, ale również podjazdy po opiekunów, które zapewnia gmina. Zatem część kursów i tak, zanim wyruszy po uczniów, wykonuje przejazd Bystrzycy Kłodzki na pusto. Znaczy na pusto, tylko z samym opiekunem i kierowcą. A potem i tak tam wraca. Więc w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te autobusy mogły wozić mieszkańców z i do Bystrzycy Kłodzkiej. Przede wszystkim uczniów szkół średnich. Co jeszcze smaczniejsze, albo co jeszcze bardziej żenujące w tej sprawie, to w nagraniu dla TVP3 Wrocław padają słowa o tym, że gminy nie stać, żeby dopłacać dziennie 8 tysięcy złotych dla PKS-u Kłodzko. Pomimo kwestii oczywiście, że wcale nie trzeba dopłacać i akurat temu przewoźnikowi. Swoją drogą PKS Kłodzko wystartował w przetargu na obsługę tych przewozów szkolnych i ta ich cena była niemal dwukrotnie wyższa od tego, co zaoferował przewoźnik, który ten przetarg wygrał. Ale żeby to zweryfikować, ile komu trzeba by zapłacić tak naprawdę za to, żeby te przewozy zostały zapewnione, to postanowiłem policzyć, ile tych kilometrów robią te autobusy w ramach zamówienia, jak to wygląda. Zatem obecnie w gminie Bystrzyca Kłodzka autobusy realizujące przewozy szkolne robią 4 trasy, z czego ta ostatnia to tak naprawdę jedyny dodatkowy kurs na tej trzeciej, żeby nie wozić uczniów po całej gminie godzinami. No ale podsumujmy. Tak czy owak, potrzebne są 4 autobusy, które w każdy dzień nauki szkolnej, a takich dni jest mniej więcej 187 w roku, zrobią 178 km każdego dnia. No jest to oczywiście wynik bardzo mało korzystny, bo tyle to na dobrą sprawę powinien robić jeden autobus, albo nawet więcej powinien robić. No ale tak czy owak, po przeliczeniu ceny ofertowej przez liczbę kilometrów wychodzi około 7,50 za kilometr brutto. Czyli niespełna 7 zł netto. Nie jest to mało, ale przy tak złożonym zamówieniu to nie jest nic dziwnego. Tak? No i trzeba przypomnieć, że to była najkorzystniejsza cena. PKS Kłodzko zaoferował prawie 2 razy więcej. Jest to oczywiście cena, którą płaci gmina, a jeszcze musi zapłacić opiekunom za ich pracę. Zatem jeżeli przewoźnik rozlicza to w formie biletów miesięcznych, do których jest uprawniony do pobierania dopłat, choć oczywiście nie do końca, bo jeżeli te rozkłady nie są wywieszone na przystankach, to nie mamy do czynienia z przewozami ogólnodostępnymi, nawet załóżmy, że tak jest, to w takiej sytuacji wynagrodzenie netto, jakie przewoźnik może dostać dla każdego kilometra, skacze do 13,69 zł, czyli wchodzimy na pułap nowiutkich, niskopodłogowych, klimatyzowanych 18-metrowych autobusów w największych polskich miastach. Czyli znowu mamy ten sam kazus, o którym mówiłem już kiedyś w tym podcaście, czyli przewozy szkolne kosztują drogo, ponieważ gminy chcą, żeby były one realizowane drogo, a nie po to, żeby kupić usługę transportową, tylko żeby zrealizować wniosek ustawowy. Więc realizują go najdrożej, jak się tylko da, chociaż po najkorzystniejszych cenach. No i wreszcie, co możemy zrobić inaczej? No, gdyby gmina Bystrzyca Kłodzka zorganizowała te linie jako regularne z dopłatą z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych, to mogłaby za ten sam nakład środków własnych, podkreślam słowo własnych, zamówić szacunkowo 4 razy tyle połączeń. Ktoś może oczywiście powiedzieć, no ale przecież nie masz gwarancji, że gmina
Bystrzyca Kłodzka dostanie dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. No, po pierwsze, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych refinansuje tylko zrealizowane kursy, więc nawet w sytuacji braku otrzymania dofinansowania, w najgorszym wypadku gmina zapłaciłaby dokładnie tyle samo, bo i tak musi zapewnić dowóz uczniów. Po drugie, wykorzystanie środków FRPA jest, delikatnie mówiąc, dramatycznie niskie. Przejrzałem sprawozdanie tego funduszu z ubiegłego roku i w zasadzie to ścina z nóg, można powiedzieć. Jeżeli pamiętacie zapowiedzi polityków dotyczące tego, ile pieniędzy z FRPA co roku będzie wydawane na przywracanie połączeń, to Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, bo tak się w pełni nazywa ten fundusz, miał wydać w 2020 roku 800 milionów złotych. Wydał niespełna 139, czyli 17% planu. Oczywiście zapaść rynku przewozów z powodu pandemii zrobiła swoje, oczywiście, ale od 1 września 2020 roku kwoty maksymalnego dofinansowania wzrosły z 1 złotówki do 3 zł. Pomimo tego na koncie FRPA na koniec roku zostało 574 miliony złotych, choć drugi rok z rzędu swojej wpłaty na ten fundusz w wysokości 200 milionów złotych nie wykonał minister infrastruktury. Do tego trzeba jeszcze doliczyć niewykorzystane środki na dopłaty do biletów ulgowych w transporcie autobusowym, które nawet względem tego znowelizowanego budżetu, który już był niższy, wyniosły ponad 108 milionów złotych. Oczywiście znowu ktoś może powiedzieć, że to są przecież środki na poziomie centralnym, a samorządy nie mają pieniędzy. No nie do końca. Sama Bystrzyca Kłodzka zaoszczędziła na przewozach szkolnych w ubiegłym roku ponad 150 tysięcy złotych, bo zamiast wydać 700 tysięcy wydała tylko 540. Oczywiście znowu, to nie jest tak, że uruchomienie regularnych linii autobusowych rozwiązuje wszystkie problemy wykluczenia transportowego, dowozi uczniów, dowozi wszystkich i już to jest załatwione. To nie jest łatwe zadanie. Trzeba o tym pamiętać z dwóch powodów. Po pierwsze, przewozy szkolne mają bardzo duże szczyty przewozowe. Nagle, szczególnie rano, po południu to się trochę bardziej rozkłada, ale szczególnie rano nagle potrzebne są bardzo duże autobusy, które wykonują tak naprawdę tylko jeden kurs. I z tego na przykład powodu powiat lipnowski, o którym zawsze powtarzam, że świetnie realizuje komunikację publiczną, też również to związane z dowożeniem uczniów, tylko że do szkół ponadpodstawowych, nie zdecydował się na wejście w współpracę z gminami w zakresie przewozów szkolnych, ponieważ to by oznaczało, że ten szczyt przewozowy, który i tak jest dość duży, byłby jeszcze większy. I w związku z tym jest problem z tym, co trzeba by zrobić z autobusami poza szczytem, które przecież w lipnie jeżdżą poza szczytem. Ale mimo wszystko nadal ta różnica między szczytem a poza szczytem byłaby jeszcze większa. Druga sprawa to to, że przewozy szczególnie tych najmniejszych dzieci, bo też te gminy, gdzie są przedszkola, chociaż dobrze wiemy, że tych przedszkoli często brakuje, również muszą dowozić dzieci do przedszkoli. I o ile te większe dzieciaki mogłyby już pewnie jeździć też oczywiście z opiekunem, regularnymi kursami, to jednak mimo wszystko rodzice dzieci mieszkających poza miastami, tych najmniejszych, to jest zrozumiałe oczywiście, tutaj nie ma co kogoś krytykować, mają oczekiwanie, że ich maluchy, które oni odprowadzą na przystanek, przekażą temu opiekunowi, opiekunce, że te dzieci dojadą prosto do szkoły, prosto do przedszkola, do tego zespołu szkolno-przedszkolnego, a nie będą jeszcze zmuszone dochodzić z przystanku do tej szkoły, no bo jednak wiemy, jakie są dzieci. No, natomiast w pewnych miejscach jakby zdaje się, że gminy o tym zapominają i takim przykładem mogą być Kowary koło Jeleniej Góry, gdzie również od jakiegoś czasu działa karkonoska komunikacja publiczna i faktycznie działa całkiem nieźle, jeżeli na to spojrzymy. Autobusy jeżdżą regularnie, na stałych liniach, cyklicznie. Te przewozy są organizowane, więc mają zapewnione finansowanie, nie ma tak, że one zaraz znikną, więc swoją drogą wygląda to całkiem dobrze. Tylko że w Kowarach, które są miastem, mamy takie wyspy, z których do tej szkoły i do przedszkola jest trochę więcej niż 3 km. W związku z tym gmina już musi zapewnić dowóz, aczkolwiek są to dosłownie pojedyncze osoby. I do niedawna te przewozy szkolne fakultatywne i te przewozy szkolne obligatoryjne były obsługiwane takimi quasi-komercyjnymi kursami PKS-u Jelenia Góra, który teraz swoją drogą jest operatorem karkonoskiej komunikacji publicznej. Ale te kursy były ukierunkowane na obsługę właśnie tych szkół i przedszkoli. Natomiast po wprowadzeniu karkonoskiej komunikacji publicznej, która jeździ zupełnie innym trybem i bardziej przypomina komunikację miejską niż taki PKS lokalny, no te kursy ukierunkowane na obsługę szkół zniknęły.
tyle, że no, okazuje się, że rodzice nie są z tego powodu zadowoleni, bo wcześniej autobus dosłownie podjeżdżał pod szkołę, a teraz jednak, o ile nawet odprowadzimy te dzieci na autobus, no to z autobusu trzeba dojść, bo on funkcjonuje na regularnych, normalnych liniach, a nie jako dowozówka szkolna. No i znowu, zdawać by się mogło, że przejście na taki system zbliżony do komunikacji miejskiej jest naturalne dla takiego miejsca, jak właśnie taka miejscowość pod większym miastem jak Kowary. Tyle, że tam właśnie, gdzie ta odległość do szkoły już jest większa niż te 3 km, czyli inaczej niż w typowym mieście, no pojawia się problem. Tylko, że pytanie, na ile jest to problem transportu publicznego, a na ile jest to problem zagospodarowania przestrzennego i dostępności usług publicznych. To już musicie odpowiedzieć sobie na to pytanie sami. I na zakończenie, jeżeli interesuje Was temat problemów komunikacyjnych wśród uczniów szkół średnich, to zapraszam Was do przeczytania rozmowy z Miłoszem Cichutą na portalu Krytyki Politycznej, oczywiście link w opisie odcinka, i raportu, który Młodzieżowa Rada Wrocławia przygotowała na ten temat. Zachęcam do przeczytania, raport jest naprawdę dobrze zrealizowany, fajnie pokazuje problemy komunikacyjne młodzieży, która dojeżdża do szkół średnich we Wrocławiu z okolicznych miejscowości. Jedyne, na co mogę zwrócić uwagę, taką bardziej krytyczną, to jedna wypowiedź Miłosza, która padła w wywiadzie, czyli dokładnie ta. Gdy pozbawiamy uczniów możliwości korzystania z dobrej jakości transportu publicznego, nieraz rezygnują z zajęć dodatkowych, realizacji pasji, uczestnictwa w imprezach kulturalnych. Jeśli nie ma dobrego dojazdu, to ludzie są wykluczeni z wielu wydarzeń i aktywności, które odbywają się we Wrocławiu. Nie mają jak korzystać z oferty miasta, nie mają jak spotykać się z rówieśnikami, a to wszystko może przecież mieć większe znaczenie w samorozwoju i odkrywaniu talentów niż sama szkoła. Dlatego wykluczenie transportowe może skutkować wykluczeniem zarówno edukacyjnym, jak i społecznym. No i tu drobna uwaga dla wszystkich, którzy chcieliby mówić o wykluczeniu transportowym. Termin wykluczenie transportowe tak naprawdę nie istnieje. To jest taki skrót myślowy od frazy wykluczenie społeczne związane z transportem. Czyli jeżeli nie mamy żadnych połączeń autobusowych w naszej okolicy, ale mamy nasze wszystkie potrzeby zapewnione pomimo takiego braku, tudzież według definicji rozszerzonej, którą stosuje się między innymi też w Wielkiej Brytanii i w innych krajach zachodniej Europy, nie zachodzi sytuacja, że ten brak połączeń rzutuje na nasze możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, to nie jesteśmy w żaden sposób wykluczeni społecznie. Oczywiście to jest sytuacja utopijna i praktycznie nie występuje, ale jeżeli już mówimy o wykluczeniu transportowym, to oznacza dokładnie tyle, że ktoś jest wykluczony społecznie, nie może realizować swoich potrzeb jako człowiek, bo nie posiada dostępu do usług transportowych, za pomocą których mógłby te potrzeby realizować. Czyli jeżeli nie mamy połączeń autobusowych, ale mamy samochód i za jego pomocą te swoje potrzeby realizujemy, to nie jesteśmy wykluczeni transportowo, ale jesteśmy zagrożeni wykluczeniem transportowym, czyli wykluczeniem społecznym związanym z transportem, jeżeli nagle ten nasz samochód się zepsuje, nie będziemy mogli go prowadzić, cokolwiek. Jesteśmy wykluczeni transportowo wtedy, kiedy z powodu braku możliwości dojazdu do miejsc, gdzie realizujemy swoje potrzeby, nie możemy ich realizować, czyli nie możemy dojechać do lekarza, nie możemy dojechać do szkoły. Tylko tyle i aż tyle. Ale musimy o tym pamiętać, jeżeli chcemy rzetelnie podchodzić do tematu. Na dziś to już wszystko. Kończąc przy okazji, wytłumaczę się z powodu, dlaczego przez dłuższy czas nie było podcastu. Otóż niestety borykam się wciąż z problemami zdrowotnymi i być może dzisiaj już ich tak nie słychać. Natomiast no, nagrywanie tego odcinka jednak kosztowało mnie dość dużo trudu. Mam nadzieję, że niebawem wrócę do zdrowia i do regularnego nagrywania. Trzymajcie kciuki. Oczywiście nie może obejść się bez podziękowań dla patronów, w szczególności tych, którzy korzystają z biletów miesięcznych. A są to oczywiście Paweł Zegartowski, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpier-Kaźmirowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Piero, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Szymankenik, Jakub Burdziński, Jakub Madrys, Paulina Matysiak, Empi, Michał Jankowski i Jakub Kundzik. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, zapraszam Was na patronite.pl/przesiadkowy. I mam nadzieję, że słyszymy się znowu za tydzień. Do usłyszenia.